Witajcie Państwo, witam Państwa serdecznie. Przepraszam, troszeczkę nie mogę się ogarnąć po tej wysłuchanej, bardzo ciekawej inspiracji, bo w zasadzie od niej zacznę. Mianowicie powiem Państwu, że przyszedłem tu po to, żeby spotykając ekonomistki i ekonomistów, jak rozumiem, głównie, żeby wyjść z Państwem z tej sali jako ekolożkami, ekologami, jako grupą, która będzie, podobnie jak ja, kilkadziesiąt lat temu, brzmi to bardzo poważnie, ja już jestem dorosłym panem, tutaj na Akademii Ekonomicznej zostałem zainspirowany przez wtedy jeszcze magistra Grzegorza Peszko, który prowadził zajęcia z nauki o polityce. Przekazał mi, ja studiowałem międzynarodowe stosunki gospodarcze. Pytanie, jak to pokleić? Właśnie on skleił we mnie pewne marzenie i odwagę do tego, żeby to marzenie realizować. Tym marzeniem było zostanie ekologiem, zostanie później także politykiem zielonym, politykiem ekologicznym i łączeniem ekonomii i ekologii jako moim zdaniem rzeczy niepodzielnej. To pytanie, na ile ekonomia jest ekologiczna, ekologia jest ekonomiczna. Jak Państwo widzicie, tutaj ten temat jest bardzo przepływający, bo już kolejny podtytuł pokazuje, że chciałbym powiedzieć, że nie stać nas na to, żeby ekonomia była nieekologiczna. Czyli tak naprawdę jest to w pewnym sensie, jak to już mówi znany polityk, oczywista oczywistość, że ekologia musi być ekonomiczna i ekonomia musi być ekologiczna i ekologia musi być ekonomiczna. W tym mianowicie sensie, że można poprosić, że kiedy zapytałbym Państwa o takie pierwsze wrażenie, co Państwo myślicie, mam na myśli, kiedy mówię, że miasto nie jest z gumy? Co Wam się, jak zamkniecie na sekundę oczy, co Wam się w tym mieście pokazuje? Korki. Super. Niestety, za szybko. Myślałem, że to jakieś inne tematy. Ale widać, że jednak, kiedy myślimy o zdaniu miasto nie jest z gumy, że głównie myślimy o samochodzie, mówimy o transporcie, mówimy o drogach. Czyli nasza perspektywa codzienna to jest chyba coś takiego. Zobaczcie Państwo, tu nie widać jeszcze tego, o czym Pan wspomniał, czyli korków, bo te samochody są tak dość teoretycznie ułożone w rządku, bo wiadomo, że kiedy one jadą, muszą być od siebie daleko, muszą zajmować ogromne przestrzenie, a jednocześnie tutaj brakuje na tym slajdzie, właśnie może Państwo podpowiecie, kogo tu brakuje jeszcze, bo są samochody, są rowerzystki i rowerzyści, czy kierowcy i kierowczynie, rowerzystki i rowerzyści oraz osoby korzystające z transportu zbiorowego. Kogo tu brakuje? Pieszych. Dokładnie tak. Kiedyś napisałem taką małą publikację Zielone Miasto Nowej Generacji, w której jeden z podrozdziałów mówi: wszyscy jesteśmy pieszymi. Bo dokładnie od tego się zaczyna miasto. Miasto zaczyna się od tego, że mamy ze sobą interakcję. Wiecie Państwo, czego tutaj brakowało? Dlaczego przyszedłem tutaj o co najmniej kilkanaście minut spóźniony? Bo szukałem przejścia dla pieszych. Od strony tutaj ulicy Lubomirskiego. Proszę Państwa, przy głównym wyjściu z naszej uczelni nie ma przejścia dla pieszych. Trzeba dopiero pójść dalej albo w jedną, albo w drugą stronę. I tam najlepiej podziemnym przejściem, akurat tutaj przy Rakowickiej to nie jest podziemne, ale już tam na Rondzie Mogilskim, zobaczcie, to my jesteśmy chowani pod ziemię, żeby samochody mogły się czuć bezpiecznie. Absurdalne kompletnie, bo przecież to my powinniśmy być tutaj priorytetem. I w tym sensie takie sformułowanie miasto nie jest z gumy, co ono ma z ekonomią? Tracimy, proszę Państwa, miliardy złotych. Właśnie poprzez to, że stoimy w korkach, poprzez to, że nasze rury wydechowe emitują ogromne ilości spalin, poprzez to, że ulegamy wypadkom. Jak pewnie wiecie,
Polska jest tutaj numerem jeden w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o śmiertelność w wypadkach drogowych i co ważniejsze, najczęściej giniemy jako piesi na przejściach dla pieszych. To też kompletny absurd. I pytanie, czy my liczymy te koszty ekologiczne, społeczne w takim codziennym rachunku gospodarczym? Niestety nie, bo gdybyśmy je zaczęli liczyć, to po prostu mówiąc wprost, nie opłacałoby się niebezpiecznych ulic budować, rozbudowywać te infrastruktury, rozpompowywać tak, żeby to miasto trzeszczało w szwach. I teraz podobnie jest z ziemią. Stąd ta ekologia, bo proszę Państwa, ziemia składa się z naszych małych wspólnot, z osiedli, z dzielnic, z miast, z obszarów wiejskich, z różnych wspólnot, które na tej ziemi mieszkają. I zobaczcie Państwo tę mapę. Ona się dość zasadniczo różni od mapy, którą na co dzień widzimy. Chociaż nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że ostatnio była taka dość spora afera, bo te mapy, które na co dzień widzimy, one niestety też bardzo mocno zniekształcają rzeczywistość. Tam Afryka na tamtej mapie była mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, wielkości Wielkiej Brytanii albo Europy, nawet całej. A jak Państwo wiecie, Afryka jest znacznie większa od kontynentu, w którym my mieszkamy. To była tylko kwestia perspektywy, z jakiej tę mapę przez dziesiątki lat budowano. Jakiej perspektywy? Oczywiście europejskiej. Ta perspektywa, którą tutaj Państwu przedstawiam, jest to perspektywa ekologiczna. Dlaczego te kraje są tak napompowane? Pewnie się trochę domyślicie. To jest nasza konsumpcja. To jest nasze zużywanie wody, to jest nasze zużywanie energii, to jest nasze zużywanie przestrzeni, którą mamy w sposób ograniczony. Mamy jedną ziemię. I teraz w zależności od kolorów, no może ja tak pokażę Państwu. Tutaj to są pewnie trudne do rozpoznania Stany Zjednoczone. Ale zobaczcie, na przykład Meksyk prawie się mieści w swoich granicach. To są Chiny, to są Indie, ale pamiętajmy, że tu mieszka 1,350 miliardów ludzi. Tutaj, jeśli dobrze przywołuję, 1,250 miliardów. Czyli można powiedzieć, spójrzcie, niewiele większy obszar dla 2,5 miliarda ludzi, a tutaj 300 milionów. Czy to jest sprawiedliwe, czy to jest uczciwe, czy my przypadkiem nie kradniemy sobie globalnej przestrzeni? No tak, dokładnie tak jest. Te kolory oznaczają, że kraje o mniej intensywnej barwie czerwonej, czy wręcz brązowej momentami, to są kraje, które zużywają tej przestrzeni ekologicznej. Nie będę rozwijał myśli, chętnie z Państwem później porozmawiam, jak się ją liczy i są różne metody, ale generalnie jest to pokazywanie takiej konsumpcji szeroko zrozumiałej. Zobaczcie na Afrykę. Afryka jako całość jest dramatycznie zagłodzona, jeśli chodzi o przestrzeń ekologiczną, a jednocześnie jest jednym z największych kontynentów, prawda? A dlaczego tak jest? Dlatego, że tam nie tylko to, że ludzie mało konsumują, jest istotne, ale to, że środowisko jest bardzo nieprzyjazne dla człowieka, też powoduje, że tam zasoby biologiczne są znacznie bardziej ograniczone. Zobaczcie Państwo, jak duży obszar Afryki jest praktycznie niezdatny, obecnie niezdatny do życia. W związku z tym widzimy, że mamy problem z ekonomią, dlatego że ekonomia nie widzi tych dysproporcji, wręcz można by powiedzieć, kto z Państwa nie zna określenia American Dream? Prawda? Wszyscy o tym ciągle słyszeliśmy przez dekady, że to jest taki wzorzec, do którego wszyscy zmierzamy. Oczywiście ten wzorzec w ostatnich latach trochę jakby spadł z piedestału. Obecnie można powiedzieć, że Chiny ze swoim wzorcem wchodzą. I to jest dość ciekawa dyskusja, na ile chiński model, komunizm połączony z kapitalizmem, z rynkowym podejściem i tutaj taki turbokapitalizm, na ile te dwa systemy będą współistniały globalnie, na ile będziemy mogli znaleźć pewną równowagę
pomiędzy różnymi regionami na świecie. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ te bańki, które powstały przez ostatnie dekady, a wręcz setki lat, one powodują różne presje, na przykład presje właśnie środowiskowe, presje na wspólny ocean, na wszechocean. Jak Państwo zapewne wiecie, przełowienie jest niezwykle poważnym wyzwaniem, przełowienie wszechoceanu, ponieważ wiele raportów wskazuje, że w 2050 roku liczba ton plastiku, które pływają we wszechoceanie, będzie większa niż liczba ton, szczególnie ryb. I teraz w tym aspekcie zadajmy sobie pytanie, jak ta równowaga mogłaby w przyszłości wyglądać? Czego potrzebujemy, aby świat przetrwał? Te 7,5 miliarda obecnie, a jak się szacuje 10 miliardów ludzi w przyszłości, żeby mogli na tym świecie istnieć, dobrze funkcjonować, żyć szczęśliwie i jeszcze, co ważne, współistnieć z innymi nieludzkimi aktorami. Bo przecież mamy setki miliardów różnych stworzeń, które, jak wiemy, coraz ciężej żyją na Ziemi, dlatego że mają coraz mniej przestrzeni ekologicznej na to, żeby na niej funkcjonować. I to jest dość proste, ale wydaje mi się, że w takiej krótkiej prezentacji eksperckiej, mam nadzieję, choć może wydawać się idiotyczna, ale spróbujmy o tym porozmawiać. Ta idealna wizja to jest łączenie kwestii, równoważenie kwestii społecznych, gospodarczych i ekologicznych. To, co jest w rzeczywistości, to kompletne zdominowanie przez gospodarkę światową kwestii społecznych, kwestii ekologicznych jeszcze bardziej. W tym mianowicie sensie, że zapewne znacie Państwo mnóstwo przykładów, gdzie łamane są na przykład prawa człowieka w gospodarce, prawda? Nawet polskie firmy zaczynają być tak globalne, że stają się też tymi globalnymi graczami w obszarze łamania praw człowieka. Przepraszam, że się uśmiecham, ale uśmiecham się, żeby moje zdjęcie wyszło też pozytywnie, bo zauważyłem, że na wszystkich zdjęciach często jestem tak, jakbym miał non-stop jakiś dół. I rzeczywiście tak bywa, dlatego staram się czasami pokazywać tę pozytywną stronę ekologa, ekonomisty czy ekonomisty ekologa. A teraz już poważnie. A jak Państwo wiecie, łamanie praw człowieka to jeden problem, a drugi to łamanie, nazwijmy to, barier ekologicznych, różnego typu regulacji ekologicznych. Coraz częściej także w Polsce słyszymy, że na globalnym południu tak zwanym, czyli tych krajach, tak zwanych krajach rozwijających się, często nasze podmioty gospodarcze, nasze koncerny, nasze przedsiębiorstwa zaczynają pokazywać taką bardzo agresywną twarz kapitalizmu. Przy czym kiedy mówię kapitalizmu, to wcale nie mówię, że jestem antykapitalistą. Bardziej mówię, że turbokapitalizm jest pewnym wyzwaniem, o którym tutaj mówię. I co w związku z tym? Tę rzeczywistość musimy zmienić, dlatego że może tak być, o czym słyszeliśmy kilka tygodni temu w Katowicach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał przyjemność w czasie szczytu klimatycznego COP24 być akurat wtedy w Katowicach. No nie było to, jak powiedziałem, przyjemność, bo to taka kurtuazja, ale tam było dużo smogu, dużo gadania, tysięcy polityków, no i niestety rezultaty były takie, powiedziałbym, 50-50. Nie były to rezultaty, które uratują nas globalnie przed tymi najbardziej katastrofalnymi zmianami klimatycznymi. W związku z tym tam już mówiono o tym, że za 12 lat, jeżeli w ciągu 12 lat nie wstrzymamy wzrostu emisji, globalnego wzrostu emisji gazów cieplarnianych i później już tylko będziemy je stopniowo obniżać aż do zera w 2050-2060, to czekają nas takie noce jak wczorajsze. Dobrze spaliście w tę noc? Super, że nie wszyscy. Ja włożyłem sobie już korki do uszu. Ale pytanie, czy my już zawsze będziemy musieli z korkami w uszach, z nie wiem, może jakimiś hełmami na głowach spać? No,
Trudno powiedzieć, ale jak Państwo wiecie, ilość wichur i ilość, liczba różnego typu huraganów jest coraz większa, zatem zmiany klimatyczne zaczynają także dotykać nas czysto ekonomicznie. Pewnie po kilku tygodniach dowiemy się, jakie były ostateczne straty w związku z tą wczorajszą wichurą. I ktoś powie, no ale wichury były zawsze. Absolutnie zgoda. Natomiast coraz więcej jest dowodów na to, że zmiany klimatyczne powodują coraz wyższe koszty ekonomiczne. I dlatego powinniśmy je już dzisiaj zacząć liczyć i uwzględniać w rachunku ekonomicznym, bo ekologia się, czy ochrona środowiska się opłaca w tym sensie, że jak Państwo wiecie, lepiej zapobiegać niż leczyć. I nie ma możliwości budowania gospodarki bez zdrowego środowiska. Zdrowe środowisko jest podstawą do tego. Inaczej, zadam Państwu pytanie, no dość oczywiste, w zasadzie one jest retoryczne. Kto jest w stanie wytrzymać 2 minuty bez powietrza, bez oddechu? No tylko ci najlepsi nurkowie, którzy rzeczywiście czasami długi czas pływają pod wodą bez dodatkowego tlenu z zewnątrz, czy powietrza z zewnątrz. Natomiast większość z nas bez tego zdrowego środowiska, bez czystego powietrza, bez wody, bez jedzenia, bez zasobów, w odpowiednim okresie czasu po prostu przestaje żyć. W związku z tym jest to kwestia życia i śmierci. Zdrowe środowisko jest podstawą funkcjonowania szczęśliwego społeczeństwa, bo nasze szczęście jest absolutnie i bardzo bezpośrednio połączone ze stanem środowiska. I wreszcie, nie ma gospodarki, która byłaby bez szczęśliwych ludzi, a ci bez zdrowego środowiska. Zobaczcie Państwo, jaka jest obecnie narracja. Teraz gospodarka głupcze, gospodarka jest najważniejsza, PKB musi rosnąć. Czyli mówimy w zasadzie o rzeczach, które są na dole tej piramidy, nie na jej szczycie. I tutaj realizujemy wspólnie, globalnie cele Narodów Zjednoczonych. Nazywa się to Agenda 2030. Czy ktoś z Państwa miał okazję pracować nad Agendą 2030 podczas zajęć tutaj na uniwersytecie albo gdziekolwiek w swoich aktywnościach? Super. Brawo. Brawo, że jest jedna osoba. I nie mówię tego naprawdę z przekąsem. Proszę Państwa, najczęściej, kiedy to pytanie zadaję, nikt nie ma zupełnie pojęcia, o co chodzi. A proszę Państwa, to jest najważniejsza 12-letnia agenda, którą przyjęliśmy wspólnie, bo jesteśmy w ONZ-cie na razie. Nie, to żart, bo mam nadzieję, że i Polexit, i ONZ-exit, jakkolwiek to nazwiemy, nas nie czeka. Bo oczywiście można mówić różne rzeczy na temat Narodów Zjednoczonych, ale jedno jest pewne. Potrzebujemy globalizacji polityki ekologicznej, czy ekologizacji gospodarki światowej w tym sensie, że jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy mieli czystej wody, nie będziemy mieli zdrowego klimatu. Po prostu będzie nas ten klimat albo wysuszał, albo zalewał, albo jedno i drugie na przestrzeni jednego tygodnia. Czy wreszcie nie będziemy mieli zasobów wodnych, czy zasobów w środowisku lądowym, które umożliwią nam dalszy rozwój. Czyli biosfera, ekosystem jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Następnie jest 8 celów, które są związane ze społeczeństwem. Tutaj są tak ciekawe, jak na przykład równość płci. Ktoś może zapytać, co to ma ze zrównoważonym rozwojem. Chętnie z Państwem porozmawiam po prezentacji. Likwidacja głodu, dobrej jakości edukacja. To wydaje się dość oczywiste, że wszyscy powinniśmy mieć dobrej jakości edukację. Zdrowie, to też jest dość jasne, że każdy chciałby być zdrowy. Czy na przykład dostęp do taniej i czystej energii. To już nie jest takie oczywiste dla wielu mieszkańców i mieszkanek Ziemi. I wreszcie, jak oczywiście miasta, budowanie tych miast, czy pokój. Jaki ma pokój związek ze zrównoważonym rozwojem. Także chętnie z Państwem na ten temat porozmawiam. I wreszcie cele gospodarcze, takie jak na przykład kwestia
odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, czy innowacji w gospodarce, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. I jak Państwo widzicie, najczęściej słyszymy o tych celach gospodarczych, czasami mówimy o kwestiach społecznych, a niestety o ekologii często mówimy tak, że jacyś ekoterroryści się znowu gdzieś zawiesili na jakimś drzewie. Przysięgam Państwu, nigdy na żadnym drzewie nie wisiałem. A ekologiem jestem już od kilkudziesięciu dobrych lat. I już na samo zakończenie, spójrzcie Państwo na ten, wiem, że tego nie widać, przepraszam, że to jest takie małe, myślałem, że będziemy mieli większy ekran. Partnerstwo, to jest, proszę Państwa, rzecz kluczowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mianowicie, niezależnie od tego, skąd pochodzicie, jakiej jesteście płci, jakiej jesteście rasy, jakiej jesteście orientacji seksualnej, wszyscy musimy, czy religii, wyznania, wszyscy musimy pracować wspólnie na rzecz globalnego, zrównoważonego rozwoju, bo bez tego każdy może komuś, mówiąc kolokwialnie, podłożyć nogę, czyli na przykład wylać ścieki do rzeki i wtedy wszyscy musimy wspólnie oczyszczać nasze wspólne środowisko, które jest, wydaje się, z tej perspektywy dobrem najważniejszym. I na zakończenie chciałbym Państwa przekonać, że coś, co można nazwać ekologią ekonomiczną albo ekonomią ekologiczną, powinna stać się tym priorytetem, bardzo ważnym tematem, który łączy te dwie sfery, oczywiście ze sferą także społeczną, jak to kiedyś mówiono, teraz ekologia ekonomiczna, kiedyś było teraz ekonomia głupcze, ja to troszeczkę przekształciłem właśnie w teraz ekologia ekonomiczna i ekonomia ekologiczna głupcze. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie, za czas i za to, że Państwo mnie tutaj zaprosiliście. To taka podróż sentymentalna i z niezwykłym wzruszeniem mam tutaj przyjemność uczestniczyć w TEDxie Rakowicka. Dziękuję.